Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Marsylię w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli tutaj prawdopodobnie mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów, więc nie jesteśmy bezpośrednio w Lidze Mistrzów. To też dobrze wiedzieć, czyli no, jeśli chcemy być bezpośrednio w Lidze Mistrzów, to na pewno trzeba albo wygrać Ligę Mistrzów, albo wygrać oczywiście Ligę Francuską, albo wydaje mi się, że wicemistrzostwo też powinno, no mam nadzieję, że wicemistrzostwo Francji powinno dawać. Tak mi się wydaje, że tak musi być, chyba tak musi być. Niemożliwe, żeby wicemistrzostwo nie dawało. W poprzednim odcinku też zacząłem szukać tutaj wzmocnień i mamy tutaj zawodnika wybranego na pozycję środkowego obrońcy. Pomyślałem sobie, że miałem na początku zrobić dwie ankiety odnośnie środkowych obrońców i lewych obrońców, ale pomyślałem sobie tak. Miałem tutaj czterech obrońców, których dałem i pomyślałem sobie tak. Jeśli wszyscy wybiorą w miarę, może nie wszyscy, bo ankieta to jakby jak większość, tak właśnie, bo większość wybrała Antonio Silva i Antonio Silva spróbujemy sobie podpisać. I właśnie pomyślałem sobie tak, jeśli Upamecano, może jakby nie tak bardziej Upamecano, ale jakby ogólnie to, kogo kupię na środek obrony, oznacza też dla mnie, że wiem, kogo kupię na lewą obronę. Bo jeśli nie wydaję za dużo na środkowego obrońcę, to mogę sobie dużo wydać na lewego obrońcę. A jeśli bym wydawał dużo na środkowego obrońcę, to bym nie wydawał dużo na lewego obrońcę. Aby tak, to myślę, że ma sens. Na Antonio Silva wydamy tak właśnie tutaj, no mam nadzieję, że jak im mniej, tym lepiej. Spróbuję zaoferować im 45 na początek. Im mniej jakby musimy dać, tym oczywiście lepiej. A więc poszukamy sobie właśnie tutaj innych może zawodników też, zobaczymy, bo nie, właśnie, na pewno środek obrony i lewa obrona są rzeczy, które muszę wzmocnić i potem zobaczymy, jeśli będę miał i właśnie obrońcę, i lewego, i środkowego obrońcę, już których będę chciał mieć i będę ich miał, i jeszcze mi zostaną nawet takie fajne pieniądze, nie mówię, że tam 10 milionów, 10 milionów na przykład to za mało, ale jak zostanie takie, nie wiem, przynajmniej 20 milionów, no to jeszcze może pomyślę nad potencjalnym transferem, a jakimś, zobaczymy, na razie możemy troszkę przejść dalej, zobaczymy, co odpowie Benfica tutaj, no, mam nadzieję, że jakieś właśnie tak około, że maksymalnie 60 milionów, że tam. Oferta wypożyczenia Morley. Możemy go wypożyczyć, jego akurat może wypożyczyć na ten rok. Sima nie chce zbytnio, bo chce mieć właśnie trzech bramkarzy, więc nie chce go jakby wypożyczać. Benfica czeka na Benfica. Morley, Mumbai City do Indii, no nie wiem, jakoś czy tam się jakoś dużo rozwinął, nie wiem. Czekamy na Benficę cały czas i dogadaliśmy się i to jest 60 milionów, tak już mówiłem, tyle chciałem maksymalnie gdzieś dać i tyle około damy, dobra, pensja jakby tu myślę, że będzie spoko, mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś różnica, to duża, to że troszkę tutaj mniej właśnie. Czekam teraz na Antonio Silva, która mam nadzieję, że odpowie dobrze i że nie mogę wypożyczyć Morleya, nie wiem czemu. Nie wiem, o co chodzi, nie mogę dogadać się w ogóle, może za chwilę będę musiał może sam wkroczyć do akcji i sam go spróbować wynegocjować to wypożyczenie. Silva akceptuje kontrakt, pięknie. A więc Antonio Silva jest naszym nowym obrońcą środkowym. Dobrze, że go mamy też przed tym meczem. To też jest na pewno ważna i istota rzecz, że mamy go już przed tym meczem. Tutaj jeszcze fajnie, bo lewego obrońcę zgarnąć przed meczem, choć tu już będzie troszkę ciężej. A więc Upamecano, Gabriel, Romero, oni już są wyrzuceni. Nie mówię, że na zawsze, bo jeśli nie dam radę, a możliwe, że nie dam radę wygrać do tego czasu Ligi Mistrzów, to do pewnego właśnie czasu, no to wtedy Mbemba też będzie musiał być wymieniony. A więc tutaj właśnie będziemy potrzebować Silva, tak, mam i tak mało tych zawodników tych troszeczkę. Tak będzie wyglądał duet obrońców. Mbemba czasem nie wiem, czy nie grał w Porto dawniej, ale ogólnie w lidze portugalskiej. Mam wrażenie, że Mbemba dawniej grał w Porto, więc mogą się nawet znać z boiska. Ci nasi obrońcy tutaj, więc taki mamy duet obrońców. Klaus zostanie pewnie, no tak, lewa obrona oczywiście, no widać. Lewa obrona to jest nasz następny cel. Sprzedaliśmy Lodiego, więc musimy kupić nowego lewego obrońcę. No i kto to właśnie będzie teraz? Ile mam pieniędzy tutaj? Mogę wydać na 90 milionów na ten transfer. Dobra, czyli można tak powiedzieć, że nie muszę patrzeć po taniości. Najlepszy lewy obrońca overallu to jest zdecydowanie Alejandro Grimaldo. Czy ten Grimaldo będzie sprowadzony? Sprawdźmy. Może się uda. Jeśli się uda potencjalnie, to byłoby to mega wzmocnienie podpisać Alejandro Grimaldo na lewą obronę. To jest zespół chyba z Indii, więc powiem tak. Następny zespół, który jest takiej w miarę dobrej ligi, że może się rozwijać dobrze, to sam już próbuję negocjować. 62 miliony, to mi się mega podoba, to jest promocja, patrz na to ile on jest wart, to jest naprawdę promocja, dlatego zrobimy ten transfer i Alejandro Grimaldo, nie wiem czy zdąży, chyba nie będzie tutaj na ten mecz, ale będzie na mecz rewanżowy, to jest na pewno ważna informacja dla nas. Czy Amavi będzie grał w tym meczu? Pierwszy mecz myślę, że też sobie przesymuluję i potem zobaczymy jaki będzie wynik i czy będę drugi mecz musiał grać czy nie. Na lewej obronie chyba jednak nie zagra Amavi, tak naprawdę, wydaje mi się, że tutaj damy... Kogo potencjalnie możemy tutaj dać? No nie wiem, myślę może Murillo jednak bardziej. Może jednak Murillo zagra tutaj za Amaviego. Troszeczkę lepszy jednak zawodnik.
Dobra, więc takim właśnie składem wyjdziemy. Gendozi oczywiście też do nas tutaj wraca po wypożyczeniu, też dobrze go tutaj mieć i pora na to spotkanie. Pora zobaczyć, jak sobie poradzi w pierwszym meczu. Jednak byłoby to fatalne dla nas, myślę, gdybyśmy się nie zakwalifikowali, jednak jesteśmy na pewno poziomem wyżej od Midland. Nie mówię, że jesteśmy dużo jakimś lepszym zespołem, ale jesteśmy lepszym. Nie ma co się oszukiwać, jesteśmy lepszym zespołem, więc powinniśmy wygrać. Midland atakuje tutaj. Pierwszy mecz na Velodromu, dlatego też oczekuję po prostu, no, wygrać. Po prostu wygrać. Wiadomo, Midland trafia. Wiadomo, że chciałbym jak największą różnicą, ale po prostu wygrać to będzie najważniejsza informacja. Olsen ma tą żółtą kartkę, to są dobre wieści. Nie wiem, jak ważny jest on dla nich zawodnikiem w sumie. Ale zawsze jak ktoś będzie potencjalnie zawieszony, to byłaby dobra informacja. Lub teraz jakby miał czerwoną kartkę, to byłoby super, jakbyśmy grali przez jakiś czas w przewadze. Teraz Midland atakuje. Nie podoba mi się. Dobrze, to się nie kończy stratą. Muszę też Antonio Silvia chyba dam mu, choć nie wiem, w sumie Gijon ma czwórkę. Właśnie, ale Antonio Silva to jest taki gość, który myślę, że no jakby chciałbym mu dać taki numer duży jak czwórka. Myślę, że czwórka to jest taki duży numer dla obrońcy i taki bym chciał mu numer dać, ale nie wiem, czy może jednak ta trójka zostanie, no zależy właśnie od tego, bo chyba Gijon ma czwórkę. Jeśli ma, to nie będę mu zabierał, póki to jest. Ale muszę też właśnie pozmieniać numer tak w ogóle, a to jest niestety 2-0. Traorę ponownie, no i nasz zespół naprawdę chce sobie zrobić kłopoty ogromne i chyba nie chcą awansować do Ligi Mistrzów, patrząc po tym, jak naprawdę grają, bo naprawdę to nie jest, będziemy, jeśli chcemy naprawdę być w tej Lidze Mistrzów, to ważne jest to, że będą dużo cięższe wyzwania w fazie grupowej, dlatego naprawdę, jeśli tutaj sobie nie radzimy, to może lepiej nawet nie być w tej Lidze Mistrzów, jak my sobie nie potrafimy poradzić z Midland. 2-0 po pierwszej połowie tego meczu. Ważna ta druga połowa. Właśnie to jest najgorsze, to jest wszystko na Velodrome. To jest na Velodrome. My tak okropnie gramy u siebie. To jest straszne, naprawdę. Dobry blok. No może teraz. Może teraz Sar. Cofanie do tyłu, Mbemba. Gendozi ma ósemkę, tak, dobra, muszę to naprawdę numer pozmieniać, jakby, żeby łatwiej się na przykład, jak będę widział ósemkę, to zaraz będę się domyślał, że to jest jakiś pomocnik właśnie. Więc muszę takie numery jakby pozmieniać. Tam wszystkie. Gola nie ma. Nie ma niestety. 62 minuta. Za niedługo też pewnie zrobimy jakieś zmiany, bo jakieś zmiany będą na pewno potrzebne. Julian Alvarez. Mam piłkę. Julian Alvarez. Ismaila Sar. Julian. Jeszcze piłkę, jeszcze strzał. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie zmienię. Jeszcze nie zrobię zmiany. Strata i teraz Midland atakuje. Dobry blok, ale właśnie nasi rywale mam piłkę. Nie chcę wyjść na też bardzo ofensywnie, bo to jest dwumecz, nie jest jeden mecz, więc muszę też o tym pamiętać. Po co na przykład się wystawić i zaryzykować na 3-0? Nie ma, jakby to nie opłaca mi się, to ryzyko mi się nie dopłaca, jakby. Julian, jedna przynajmniej bramka byłaby ogromna i jest jedna bramka, super, naprawdę. Już to jest dużo lepsza sytuacja. Pomimo, że zdali źle, to i tak już jest to dużo lepsza sytuacja. Ale i tak troszeczkę, jakbym tak powiedział, odświeżymy tutaj nasz zespół. Zrobię tutaj właśnie kilka zmian. Na te ostatnie kilka minut. Teraz tylko sobie nie dać strzelić bramki i będzie dobrze. I może nie będzie dobrze, ale po prostu no... Wow! Paulo Lopez, niesamowita interwencja. Zawsze to już właśnie lepiej jak jedno bramkę. Teraz właśnie wyjdziemy na bardzo ofensywny, bo to jest ostatnia akcja. Więc jeśli nas kontrują, to no to co? Nic się nie stanie, jakby nie zdążą nic zrobić groźnego. Nie ma gola, ale będzie rożny. Będzie rożny. Będzie w stanie nasz bramkarz. To jest troszeczkę ryzykowne, ale... Jeszcze piłka nasza i kolejny rożny. Dadzą? Nie dadzą nam. Zawsze to lepiej, właśnie tak już mówiłem, że przynajmniej jedna bramka mniej, ale i tak... Fatalny wynik dla nas, jednak u siebie przegrać z Midland to nie jest naprawdę dobry wynik. To jest coś, co nie powinno się wydarzyć. Mamy jakieś tutaj informacje, czy Grimaldo podpisał kontrakt? Grimaldo podpisał kontrakt. To jest też kolejne wzmocnienie zaraz przed tym drugim meczem. To są dobre wieści dla nas bardzo. To znaczy, że będziemy mieli jakieś 30-20 milionów. Więc potencjalnie jakiś nieduży transfer, ale jakiś transfer potencjalnie moglibyśmy zrobić. Wszyscy lewi obrońcy oczywiście już idą tutaj, bo nie są nam potrzebni.
Więc mam tutaj no, nasz największy transfer jak na razie, bo przedtem był Julian, a teraz nie wiem, jakby wydaje mi się, że finansowo chyba to jest nasz największy transfer, bo większego nie robiliśmy jak na razie tak finansowo właśnie. Tak, no dobra. Ustawimy też plan rozwoju, oczywiście, żeby już nie był wahadłowym, a żeby był tak stricte lewym obrońcą. On pamięta, że on grał w Benfice. Benfice on grał na pewno w Portugalii. Pamiętam, że przez wiele lat grał w Portugalii, to chyba była Benfica. Właśnie mnie to dość dziwiło, nie ukrywam. Mnie to bardzo zdziwiło, jakby jak długo właśnie trzeba było czekać, ten plan trzeba będzie ogromnie długi. Jak długo trzeba było czekać, żeby go ktoś podpisał, bo naprawdę wydawało mi się, że on powinien 2 czy 3 lata spokojnie wcześniej jakby już zmienić klub, a Leverkusen, jakby można powiedzieć, zrobił ten ruch i go zgarnęło. 34 miliony około, tak. Co potencjalnie bym potrzebował? 34 miliony to jest bardziej transfer na jakiegoś rezerwowego gracza niż podstawowego. Mamy Luisa Enrique, ale myślę takim stricte strasznie, takim można powiedzieć, stricte takim strusiem pędzi wiatr, czyli gościem, który nie musi być w niczym dobry oprócz tempa. Naprawdę, po prostu chcę gościa, który będzie tempo. Tempo po prostu, no wiadomo, że tam strzelę też jakieś tam w miarę, żeby miał, ale jakiś szybki gracz, bardzo szybki gracz, który byłby właśnie tutaj naszym nowym rezerwowym, bo podoba mi się naprawdę Ndiaye jako mój rezerwowy napastnik, Onana Iwertu to samo, Żiżo to samo, Murillo też potencjalnie mógłbym, ale nie wiem, czy będę. Choć nie, no właśnie, Blanco na pewno wystarczy. Skrzydłowy czy... No nie wiem, myślę, że chyba jednak boczny obrońca w sumie. I bardziej, żeby to był prawy, bo może jakbyśmy ściągnęli jakiegoś młodego prawego obrońcę, to może byłby w przyszłości zmiennikiem Klausa. Dlatego jakiś taki młodszy prawy obrońca. Do 22 może lat. Poszukamy jakiegoś tutaj prawego obrońcę, który mógł być potencjalnie mógłby być następcą Klausa może. Nie uwierzę na pewno, ale mógłby być potencjalnie. Liga to niemiecka. Amar Dedić. Ja go kojarzę, on w niektórych FIFA jakby przedtem był dość utalentowanym gościem, więc może zobaczymy. Też będziemy potem szukać tych młodych wahadłowych, tych cofniętych prawych skrzydłowych. Championship, możemy tutaj kogoś potencjalnie znaleźć. Możemy tutaj kogoś znaleźć. CJ Ajan, Riley to jest były gracz City. Były gracz City, tak? Chyba tak. Albo dalej jest możliwe, że jest na wypożyczeniu. Nie wiem w sumie jak to w miarę nawet wygląda. Liga holenderska, tutaj też ktoś może być znaleziony. Benita. Czy on jest potencjalny? Nie wiem. Mam wrażenie, jakby był, ale nie wiem. Dodamy go sobie tutaj na razie czego. Ja tak patrzę na się, no to nie ukrywam, że głównie patrzę na PSV czy Ajax, na jakichś zawodników. Czy Feyenoord też na przykład. Też go możemy tutaj dodać i to było pewnie tutaj w holenderskiej lidze. Przechodzimy teraz do Hiszpanii. La Liga teraz. Tutaj mamy kilku już zawodników, widzę. I tutaj, tylko tutaj właśnie tych dwóch mamy. Może nie tylko, a w sumie aż dwóch, bo nie często się zdarza, żeby mieć takich dwóch zawodników. Często się w miarę jeden mam przed zawodnik, po jeden zawodnik przed na ligę. Tak naprawdę warte uwagi. W naszej lidze też możemy tutaj poszukać jakiegoś młodego. Ten Esteves myślę, że może być właśnie. On myślę, że może być potencjalną opcją, więc musimy na pewno o nim pomyśleć. Tutaj Keben. Kumbedi. Też on już widzę, że zmieniał z Liona Brest i może teraz jeszcze zmieni do nas barwy tutaj. Arnau Martinez, tylko że on pewnie już będzie za dobry. Ale no dobra. Ale on pewnie będzie za dobry, ale możemy go to w sumie dodać. Arnau to jest właśnie taki typ już gościa, który pewnie spokojnie podstawem. Czy w Ekstraklasie kogoś w sumie znajdę? Nie wiem. Daniel Babb, czy to jest prawdziwy zawodnik, który w sumie takim sensie, że wiem, że to jest prawdziwy zawodnik, bo ma game face, ale czy to jest zawodnik, który gra w rzeczywistości w Polsce? Nie wiem. Conor Bradley, on ostatnio wystrzelił, bym powiedział, w Liverpoolu. Naprawdę, nie powiedziałem, że znikąd, ale naprawdę wygląda świetnie. Niestety jednak też ostatnio nie było go w meczu, chyba z powodu, zakładam, że śmierci jego ojca, niestety. Smutna informacja. W takim momencie też, który na pewno, wiadomo, że pewnie rodzina była już z niego dawno oczywiście już dumna, ale tym bardziej teraz, jak właśnie już tak naprawdę przebił się i wyglądał świetnie, na pewno właśnie szkoda, na pewno szkoda, oczywiście Conora. Idziemy dalej, Premier League też już mamy tutaj wszystko już wiemy. To jeszcze Serie A, to jest zostało chyba.
Tomasz Stewrzyn też jest chyba byłym graczem Sportingu, albo w rzeczywistości jest Sportingu, nie wiem. Chyba tak to w miarę już dokładnie było. Pantea też, możemy go tutaj wziąć na listę. Juan Luis Sanchez. Wygląda, by był graczem w rzeczywistości Sevilla. Nie wiem, czy tak jest, czy nie. Terracciano. Może jeszcze turecka liga w sumie, możemy zobaczyć. Turecka liga jest ostatnio miarmoza, choć nie wiem, jakoś tak wielkich chyba młodych talentów nie mam. Ten wydaje mi się, że Kenan chyba Ildiz się nazywa, gracz w Juventusie. On wygląda dość ciekawie. Więc jeszcze teraz wahadłowych sobie zawodników poszukamy. Tak, to ich myślę, że będzie mało, więc w sumie mogę, myślę, że nie muszę ligowo tak patrzeć, tylko po prostu tak dam dowolny. Myślę, że właśnie nie będzie ich za dużo. No właśnie, nie będzie ich aż tak dużo. Artur, on wygląda ciekawie już. Jak już widzę właśnie młodego Brazylijczyka, to w już dobrym klubie, no to brzmi właśnie to na zawodnika, który może być naprawdę dobry. Chyba sobie tego gracza kojarzę. Fresneda, też go kojarzę. Zapomniałem w sumie patrzeć właśnie na takich tych zawodników z Ameryki Południowej. Tam też ktoś potencjalnie może być znaleziony. Nie patrzę zbytnio na tych zawodników, bo wydaje mi się, że jakby ktoś był na tyle dobry, to miałby klub. Jakby jak ktoś nie ma klubu, to coś mi sugeruje, że pewnie nie jest jakimś talentem wielkim. Bo już pewnie właśnie byłby podpisany. Calvin Ramsey? Nie, on tutaj nie jest akurat jakoś, przynajmniej tutaj według gry, nie ma jakiegoś, nie pokazuje mu, znaczy tutaj, że ma jakiś wielki potencjał czy coś takiego. Scully. Sopi Brandon, też go kojarzę, ale widocznie nie jest jakoś też według gry, tutaj nie pokazuje przynajmniej gra, że był jakiś bardzo talentowany. I to było pewnie by na tyle, tak, dobra, czyli mamy już wszystkich tych zawodników, których sobie tutaj szukamy. No a teraz możemy iść dalej. Będziemy pamiętać pierwszy mecz ligowy, tak, to będzie mecz z Rennes, ale ja sobie ten mecz w takim sensie odpuszczę, że dam tutaj rezerwowych bardziej. Chyba jednak nie będę już nikogo wypożyczał, bo tak popatrzyłem sobie na tą moją jakby kadrę tych zawodników dostępnych i... Aj, nie to musiałem powiedzieć, źle mu odpowiedziałem. Myślę, że numery właśnie zmienię poza odcinkiem, to jest coś po prostu, co nie będę jakby tracił czasu na odcinek, tylko poza odcinkiem to zrobię. A ten mecz, tak już mówimy z Rennes, to dopiero pierwsza kolejka. Tak naprawdę ta strata punktów, jeśli tutaj stracimy, to nie będzie aż takie kluczowe, ale myślę, że właśnie chcę dać odpocząć tym moim zawodnikom w najważniejszym, dlatego właśnie wiele osób sobie tutaj po prostu poodpoczywa. No to na przykład właśnie Gueye dostanie szansę gry. Sar myślę, że też w sumie odpocznie sobie, na przykład możemy dać tutaj Ndia Vitinha przed szansę, pomimo, że nie jest jakby jego pozycja zbytnio, to i tak może dostać szansę gry. Tylko Silva tutaj pewnie właśnie będzie grał. Tylko Silva, właśnie tak, tylko Silva. No nie mogą zbytnio chyba tutaj kogoś znaleźć, żeby nie będę byle kogo wpychał, tylko żeby ktoś był. A tego takim sobie składem wyjdziemy. Szybka symulacja, co się tutaj wydarzy. Wygram 3-0. To mi się bardzo podoba. Vitinha z dubletem. Luis Enrique też tak w ogóle od 13 minuty graliśmy w osłabieniu, a i tak wygraliśmy 3-0, więc to też na pewno warto odnotować. No i ten mecz z Midland, ten duży mecz z Midland. No i żeby jak ten zainteresowań tam widziałem. Będą ważniejsze mecze, to nie jest taki mecz akurat, dobrze sobie radzisz Vitinha. A Mavi też dostaje szansę gry, fajnie naprawdę, że poradzi sobie, pomimo że to był rezerwowy skład. No i przez to nie tylko tam daliśmy radę wygrać, a też mamy na ten ważny mecz podstawowy zespół, który powinien być, wszyscy powinni mieć, tak jak się spodziewałem, wszyscy oprócz Silvy, bo niestety Silvy troszkę podmęczony, ale będzie grał od początku i najwyżej nie wiem, jak będzie super, a mam nadzieję, że tak będzie, to potencjalnie sobie przedwcześnie zejdzie. Julian Alvarez ma już 85 overalla, widzę. Jesteśmy gotowi na ten mecz. Duży mecz dla nas, bardzo duży mecz dla nas. Bo jak nie wygramy, no to nie zagramy w Lidze Mistrzów, więc bardzo, bardzo duże spotkanie dla nas. Przechodzimy do tego meczu już. Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że jeśli ten mecz przegramy, to zagramy w Lidze Europy. Nie jest jakby aż tak źle, że jakby jak właśnie przegramy, no to nie ma nas nigdzie, ale no chciałbym być w Lidze Mistrzów. Zdecydowanie chciałbym być w Lidze Mistrzów.
Gendozi. Myślałem, że tutaj przejmiemy tą piłkę. Teraz super robota. Julian, jeszcze teraz właśnie Ismaila Sar. To prosto bramkarza, naprawdę. Prosto bramkarza, to nie wiem jak można się aż tak pomylić. Traore chyba strzelił. Dobrze pamiętam, on nie strzelił dublet w tamtym poprzednim meczu. Na niego na pewno musimy uważać. Dobrze, dobra roba tutaj. Mam piłkę. Julian nawet się właśnie tutaj fajnie pokazywa, dlatego do niego od razu podałem. Czy da radę? Pięknie, Julian. Gendozi. Ale nie znalazł tej piłki między tych zawodników, niestety. Strasznie szkoda, strasznie szkoda. Wybijmy tą piłkę, dobrze, Antonio. Aj, nie ma znowu celnej piłki tutaj, ale dobra, nie powalczyliśmy, tylko że nie mamy piłki na dłużej. I to jest gol. To jest gol dla Mitlian, niestety. To miało kompletnie pójść w drugą stronę. To my mieliśmy strzelać jako pierwsi, a to my teraz tracimy bramkę. Nerwuje mnie prawda, że w takiej sytuacji w ogóle Julian Alvarez się tutaj mi nie pokaże jakkolwiek do gry. Tylko stoi tam w tym miejscu. Naprawdę, nie wiem, nikt nie chce się pokazać do gry. To jest właśnie mega frustrujące. Piłka dla nas będzie. Dobrze, podaję tutaj do Harita. Amin Harit. Gendozi, to jest gol, dobrze. Bardzo ważna bramka, bo ponownie już tylko jeden gol straty. Ponownie tylko jedna bramka i już jest naprawdę, już to jakoś wygląda. Dobra, dobrze to wyszło. To jest żółta kartka. Musi dojść żółta kartka. Pięknie. Gendozi, dublet. Byłoby to zbyt piękne pewnie. Wybijam tą piłkę. Aj, niestety. Jeszcze powalczmy. Ta piłka powinna być nasza. Ta piłka powinna być nasza. A niestety nie jest. Się tarbota Antonio Silva. Aj, nie ma w ogóle do niczego czasu, naprawdę. Praktycznie nigdy nie, tam nie ma tak, ale teraz akurat. No nic, zaczynam drugą połowę. Amin Harit, piłka do niego. Julian Alvarez, to był dobry strzał. To był dobry strzał, gola jednak nie mam. Za mocno zdecydowanie. Ale tutaj niepotrzebnie może to zrobiłem, bo jakby klikałem podanie, podanie Silvą, może powinienem strzelać. Aj, Gendozi, nawet dosłownie nie utrzymałeś się ani sekundę przy tej piłce. Amin Harit. Czy on to znajdzie? Pięknie, piękne podanie do Juliana. Julian Alvarez.
Nie wierzę, nie wierzę. Jeszcze nie zdążył się podać. Po prostu nie wierzę naprawdę, że to się dzieje w takim ważnym meczu. Piłka nie jest nasza, no. Czemu naprawdę takie jakby takie walki 50-50, można tak powiedzieć, akurat często właśnie jakby naszym rywalom tutaj wychodzą na lepsze. To są takie właśnie dosłownie jakby można powiedzieć walka, piłka, która może pójść w obie strony. I niestety za często ona idzie w jedną tylko stronę. Jeszcze zdążył, dobra, mamy. Julian Alvarez. Dawaj, Julian. Julian Alvarez, co ty robisz? No naprawdę, nie no, ta gra to jest naprawdę... Ta gra sobie robi jakieś jaja, naprawdę. Nie rozumiem, czemu to się musi dziać w takim meczu. Ponownie. Ponownie jest to, co mówiłem, jak ja bardzo tego nienawidzę i to jest znowu. Strzał finezyjny, gdy ja nie chcę strzału finezyjnego. Naprawdę, czemu... Czemu to musi być aż taki naprawdę... Czemu to... Naprawdę w ogóle właśnie, czemu ja muszę o to prosić, że coś takiego się dzieje, że gra robi coś, co ja nie chcę, żeby się działo. To jest naprawdę niesamowite. Tak, oczywiście. No super, spalony, ale i tak, naprawdę ten mecz, to jest, nie wiem, naprawdę, to jest po prostu przesada. Już dwie takie sytuacje miał, gdzie Julian powinien strzelić bramkę i nie strzelił. Ta druga, to była naprawdę, to nie wierzę, po prostu, że to się naprawdę wydarzyło. Julian Alvarez, no i teraz mamy bramkę. Jak dobrze, naprawdę. Bo po prostu nie przeżył, gdyby tutaj już więcej nie było bramek i ta sytuacja by właśnie, która miała miejsce, by mogła przeważyć tym wszystkim. Ferretu może przeważyć za Gendoziego, ale naprawdę, nie wiem. Powinniśmy i tak prowadzić. Powinniśmy prowadzić w tym dwumeczu już w tym momencie. Aj, Harit był tak bliski, tutaj też. Tylko podaj tam dobrze. To nie miało być tutaj, ale dobra. Teraz podaję do Harita. Tylko to piłka, nie, za mocna, jest za mocna, ale dosłownie no... Naprawdę pół sekundy jakby wcześniej, aby tam tą piłkę zgarnął, to by już było dobrze. Czyli tak właśnie dosłownie na milimetrę, jakby tak. Kapitalny wślizg, Rimaldo. Niesamowicie oni to naprawdę rozgrywają, ale dobrze. Ja mówię, że oby to sędzia skończy przynajmniej. Pora na dogrywkę. Nie spodziewałem się naprawdę, że będziemy mieli w kwalifikacyjnym meczu z Midland aż takie ogromne nerwy. Teraz jeszcze tylko podaj właśnie tutaj. No nie zdążyłem nic tutaj jeszcze już więcej zrobić. No ale chciałem właśnie tak, bo nie ukryłem, że chciałem takie, aby te po części może powiedzieć, tak powiedzieć taktyczny taki faul. Sar przy piłce. Ale no naprawdę, jak można tutaj nie podać celnie w takim... No naprawdę, naprawdę to nie jest trudne podanie. To jest naprawdę nie trudne podanie. Ale oczywiście, że... Nie będzie, oczywiście, że nie będzie dobrze zrobione.
Naprawdę wybicią piłkę w końcu, bo powiem tak, to jest niesamowite, jak oni grają, naprawdę. Oni grają lepiej niż jak grałem nieraz na przykład z PSG. Naprawdę to, jak oni rozgrywają tą akcję, nie da się praktycznie z nimi co zrobić jakby. Wybijmy tą piłkę, wybij po prostu jakby właśnie dalej. Nie da się naprawdę praktycznie nic zrobić. Oni po prostu normalnie właśnie tak rozgrywałem i cokolwiek próbuję, to i tak oni to skończą strzałem przynajmniej. To jest niesamowita, prawda? Biorę tu. No ale to podanie naprawdę bez szans, jakby nie zrobiłem kompletnie dobrze. Podaj tylko, dobra, zdążę tutaj podać. Ismail Assar. Słupek, no trzeci raz chyba dzisiaj obijamy pręt tutaj bramki i to nie wpada. No jak nie wpadnie, to po prostu, jak nie chce wpaść, to po prostu nie wpadnie za nic, no nie wiem, prawda. To jest okropne. No i ta jeszcze taka super, super strata jeszcze. Podaj tylko celnie, no dobra, przynajmniej nabita piłka, więc... Strzał przynajmniej, żeby właśnie oddać, żeby był przynajmniej rożny. To zrobiliśmy. Wracamy tą piłkę, ale no nasz zawodnik dosłownie tam wywraca. Strzał jeszcze tutaj jeden i jeszcze mam rożny. Julian, no naprawdę Julian jest najmniejszy nasz zawodnik, tam on się znajduje w najlepszym miejscu. Niedogrywka oznacza karne przed nami. Cho Gyu-sung jako pierwszy i on trafia. Słaby, słaby ten karny jest, ale jest gol, to jest najważniejsze. Brumado. Niestety też tam idzie. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Pięknie. Piękny karny. Martinez. Martinez dalej tam, naprawdę? Czemu i właśnie kopiłem mój styl? Ja tam właśnie lubię robić takie karne. Ja właśnie lubię sobie po prostu wybrać to miejsce, które wolę. Brian Hilsen. Rusz się w górę, naprawdę, pał. Ismail Assar. Jest gol, to jest najważniejsze. Romer. Środek, niestety środek. Rongier. Gol. Rongier trafia. Anderson. Znowu środek, naprawdę, jak oni to robią? Onahi. To jest gol. To trafia ta Onahi. Ingason. Ingason wyobroniony. Ingason obroniony. Grimaldo, zrób to. Alejandro Grimaldo zrobił to. Nasz nowy zawodnik daje nam awans do, mam nadzieję, że Ligi Mistrzów, choć nie, może do kolejnej rundy eliminacji, nie wiem, ale najważniejsze, że gramy dalej w Lidze Mistrzów. Czy to w eliminacji będą, czy to będzie już faza grupowa, jesteśmy w Lidze Mistrzów dalej, to jest najważniejsze. Wow, naprawdę, ostatnia rzecz, którą się spodziewałem dzisiaj, to, że będę miał takie emocje, jakbym był, nie wiem, jakbym był w finale Ligi Mistrzów w tym dwumeczu. I też mogę w końcu powiedzieć to, że nie chciałem tego mówić przedtem, bo ja bym przegrał, to bym też tego nie mówił, bo to byłoby jako, że mówię wymówkę, ale nie wiem naprawdę czemu, to się tak często zdarza, że znowu
ta rozgrywka nie była płynna. Naprawdę nie wiem, nie wiem. Nie wiem, dziwne to jest bardzo. Może będę musiał po prostu przed każdym nagrywaniem wyłączać i włączać powrotem do gniazdka konsolę. Nie wiem, ale najważniejszy mamy awans. I właśnie można powiedzieć, że mogę to powiedzieć, bo ja nie chciałem to mówić, bo potem... No nie wiem, myślę, że większość osób w miarę wiedziała, że przecież po co bym sobie szukał wymówek, ale niektórzy myślę, że może by się znaleźli, żeby myśleli, że właśnie próbujesz sobie znaleźć wymówkę na porażkę. Pięknie, naprawdę pięknie. Zeszło ze mnie dużo ciśnienia, bo jednak wiedziałem dobrze, że to byłoby okropne, gdyśmy jednak nie zagrali w Lidze Mistrzów. Jednak jeszcze nie zagraliśmy, bo mamy Trabzon przed nami. Mecz z Nantes to będzie mecz, który przesymulujemy chyba jeszcze na koniec dzisiaj. Też myślę, że wyjdzie nasz rezerwowy skład, żeby ponownie być gotowy na mecz z Trabzonem. Albo w sumie nie, bo to jest pierwszy mecz. No, to jest pierwszy nasz mecz, więc nie. Ndiaye tutaj może zagrać i tak. Silva może sobie odpocząć. Takim składem wyjdziemy na ten mecz z Nantes. Pierwszy mecz... Przez chwilę kliknąłem OK, ale dobra, ważne, że wygraliśmy. 2-0. Trabzon, tak jak już mówiłem, pierwszy mecz będę tutaj dawał na symuluj mecz, a ten mecz rewanżowy będę, ten mecz rewanżowy będę pewnie grał. Choć zależy od tego oczywiście, zależy od tego jak, co będzie po tym pierwszym meczu. Czyli jeśli będziemy przegrywać, to wiadomo, że będę grał. Jeśli będzie remis, będę grał. Jeśli będziemy prowadzić, to zobaczymy. Zależy jaka właśnie byłaby ta przewaga. Najważniejsze, że najważniejsze po prostu udało się awansować z Midland. Wow, nie spodziewałem się, że będzie to aż takie ciężkie, ale udało się. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!